Cześć, treningowa Polsko, z tej strony Filip i to kolejne nagranie z obsługi platformy MetaTrader. W tym konkretnym będę omawiać zakładkę Terminal. I jeżeli tego typu zagadnienia Ciebie interesują, zagadnienia związane z tradingiem, to koniecznie kliknij przycisk subskrypcji, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych nagraniach pojawiających się na kanale. Jest tego naprawdę dużo. Tymczasem przechodzimy na ekran mojego komputera i już pokazuję, jak to wygląda. Także standardowo przechodząc od początku, jak w ogóle włączyć tę zakładkę Terminal. Masz tutaj skrót klawiszowy Ctrl plus T, ewentualnie właśnie możesz sobie kliknąć w tę ikonkę. No i ostatnia, trzecia opcja to jest widok i włączenie jej tutaj. Jak widzisz, jest ona wyłączona na ten moment u mnie, więc klikam, żeby się pojawiła. Widzimy tutaj już jakieś transakcje otwarte zresztą na jakichś parach walutowych i za chwilę będziemy sobie opisywać, no, co te wszystkie informacje nam mówią. W samej zakładce Terminal jest kilka różnych kategorii. Będziemy sobie po kolei przechodzić, no, przynajmniej poprzez te bardziej istotniejsze. Natomiast pierwsza, czyli handel, no, mamy tutaj informacje dotyczące stricte zlecenia. I mamy między innymi od lewej strony, jak sobie polecimy, mamy numer zlecenia, po co jest nam ten numer potrzebny. A no na przykład, jeżeli dojdzie do sytuacji, w której to na Twojej transakcji broker zamknie zlecenie na stop lossie, a będziesz widzieć na wykresie, że generalnie do tego poziomu cenowego nie doszło, jakby cena nie zjechała akurat do tego konkretnego poziomu, a mimo to Twoje zlecenie zostało zamknięte, no to możesz odezwać się do brokera i podać numer tego zlecenia, żeby oni to po prostu sprawdzili, żeby to ewentualnie skorygowali. Czasami dochodzi do takich sytuacji rzadko, no ale to też jest zależne od brokera. Natomiast musisz wiedzieć, że każda transakcja u brokera ma po prostu swój numer. Następnie mamy czas, czyli moment, kiedy ty pozycję otworzyłeś na rynku, dokładnie co do sekundy. Dalej mamy typ zlecenia, czyli po prostu jego kierunek, czy jest to kierunek wzrostowy, czyli buy, czy kierunek spadkowy, czyli sell. Następnie mamy wielkość pozycji wyrażona oczywiście w lotach. Na tym przykładzie widzisz 0,01 lota. Jeżeli nie masz totalnie pojęcia, czym to jest, to w prawym górnym rogu zamieszczam dokładny opis tego, czym są pipsy i tam też dodatkowo właśnie poruszam to zagadnienie wielkości pozycji. Dalej mamy instrument finansowy, na którym dana transakcja została zawarta. Poziom cenowy, przy którym została ona otwarta. Dalej mamy SL, czyli Twój stop loss. Jeżeli nie jest w ogóle ustawiony, no to mamy oczywiście same zera. Jeżeli jest ustawiony, no to jest jakiś tam poziom cenowy, który sobie zgodnie ze swoją strategią ustawiłeś. Dalej mamy take profit, czyli poziom realizacji zysku. I też no, widzimy tutaj jakieś wartości. Jeżeli by go nie było, wiadomo, że byłyby zera. Obecna cena, która jest na rynku, jeżeli chodzi o ten instrument, jak widzisz, ona się zmienia. Prowizja, która jest pobrana przez brokera i swap naliczony, czyli jeżeli minęły 24 godziny, minął jeden dzień handlowy i na danym instrumencie jest swap, czy to dodatni, czy to ujemny, no to zostaje on naliczony. Także tutaj te cyfry, te kwoty mogą być dodatnie lub ujemne, w zależności od tego, jaki jest instrument finansowy i w zależności od tego, jaki kierunek obierasz, bo to też jest zależne od tego. Przykładowo, jeżeli chodzi o euro do dolara, to w momencie, kiedy masz kierunek wzrostowy, kiedy stawiasz pozycję buy, no to swap jest ujemny. Przy transakcji sell jest dodatni. I to też trzeba gdzieś tam brać pod uwagę, sobie kalkulować w momencie, kiedy handlujesz i jest to handel bardziej długoterminowy niż jeden dzień, czyli do tego swapu będzie po prostu dochodzić. Na końcu mamy zysk, czyli jest tutaj on oczywiście aktualizowany na bieżąco, jak widzisz, się zmienia w zależności od tego, jaka jest obecnie cena na rynku, jaką transakcję postawiłeś i tak dalej. W momencie, kiedy kursorem myszki najedziesz sobie na daną pozycję, pojawia się troszkę więcej informacji na jej temat. To znaczy, jeżeli widzisz tutaj informację, że została ona wprowadzona przez eksperta, czyli jedną ze strategii, która gdzieś tam została podpięta na tym rachunku handlowym konkretnym. I możesz tutaj zobaczyć informacje też na przykład wprowadzone ręcznie w momencie, kiedy ty otworzysz pozycję. Zresztą za chwilę tobie to pokażę. Albo wprowadzone przez terminal mobilny, bodajże jest taka informacja, która pokazuje tobie, że daną pozycję otworzyłeś na telefonie komórkowym. Na aplikacji po prostu. Dobra, to ja może jakąś jedną transakcję otworzę. Jest tutaj coś takiego jak one click, więc dobra.
dolar australijski do amerykańskiego i jak widzisz, jak sobie tutaj najadę kursorem myszki, będzie informacja, że zostało to wprowadzone ręcznie. Jest tylko numer zlecenia, który widzimy tutaj. Tutaj widzieliście troszkę więcej informacji z tego względu, że ten dodatkowy numer, który jest po przecinku, on stricte dotyczy już informacji związanych z expert advisorem, czyli z jakąś strategią automatyzującą, z jakimś narzędziem, które automatycznie, zgodnie ze strategią, zgodnie z założeniami, które sobie wcześniej gdzieś tam ustaliłem, otworzyło po prostu transakcję. Dalej mamy saldo rachunku. Jest to saldo pokazujące nam wszystkie transakcje, które zostały zamknięte. Czyli wszystkie transakcje, które zostały zamknięte, składają się na saldo naszego rachunku. Dalej mamy saldo rejestru operacyjnego. Jest to coś zupełnie innego. Jest to po angielsku, jeżeli na przykład spotkasz się z jakimś statementem, do czego przejdziemy w kolejnych nagraniach, to spotkasz się z takim określeniem jak equity. I saldo rejestru operacyjnego cały czas się zmienia w zależności od tego, jaki zysk lub strata jest generowana na twoim rachunku w twoich otwartych obecnie transakcjach. Jak widzisz, tutaj jest minus niecałe 8 dolarów. Saldo rachunku to jest 1074, a rejestru operacyjnego, czyli equity 1067, czyli jest to po prostu rezultat salda rachunku plus lub minus obecny zysk w otwartych pozycjach. Tak to można definiować. Wymagany depozyt zabezpieczający u brokera. Jest on wymagany i jest też uzależniony od między innymi dźwigni, między innymi od tego też, jakie wielkości pozycji otwierasz, ile tych pozycji właściwie masz, bo jeżeli ustawimy sobie, albo zrobimy sobie jedną ciekawą rzecz, otworzę sobie transakcję na przykład na 0,3 lota, co jest abstrakcją, jeżeli chodzi o rachunek tej wielkości, ale żeby to zobrazować, zwróć uwagę na wymagany depozyt i zwróć uwagę na wolne środki i na poziom zabezpieczenia, jak on się zmieni, bo to jest bardzo istotne. Później zamkniemy sobie te pozycje za moment. Ale otwieram sobie transakcję. Jak widzisz, poziom zabezpieczenia wyrażony w procentach drastycznie spadł w dół. I za chwilę zresztą też opiszę, co to dla Ciebie oznacza i dlaczego powinieneś na to zwracać uwagę. Zmienił się również wymagany depozyt, no i wolne środki. Depozyt oczywiście wzrósł, wolne środki, czyli tak zwany free margin, to też zmalało. I teraz wrócimy sobie do tego wcześniejszego etapu. Czyli ja zamknę te transakcje, wynik nas jakby nie interesuje na ten moment. I widzimy, że oczywiście pewne elementy, wymagany depozyt znowu zmalał. Broker nie potrzebuje aż tak dużego zabezpieczenia przy tych obecnie otwartych pozycjach. Natomiast te wolne środki dzięki temu, czyli ten free margin, to wszystko wzrosło. I teraz bardzo ważny jest poziom zabezpieczenia wyrażony w procentach. Bo o co tu chodzi? Musisz sprawdzić u swojego brokera, bo to różnie u różnych brokerów wygląda, jak wygląda u niego poziom tak zwanego stop outu i poziom tak zwanego margin call. I podam przykład, że broker może mieć margin call na poziomie 80%, tak sobie załóżmy, więc jeżeli tutaj ten twój poziom zabezpieczenia na całym rachunku spadnie do 80%, to ty dostajesz od brokera wezwanie do uzupełnienia kapitału, do zwiększenia swojego kapitału, ponieważ broker musi mieć więcej środków do zabezpieczenia twoich obecnie otwartych transakcji. I dlatego to jest tak istotne, żeby albo nie otwierać zbyt dużych pozycji w stosunku do swojego kapitału, tak jak ja przed chwilą, albo żeby nie otwierać ich zbyt dużo. To jest coś, na co warto, trzeba właściwie zwracać uwagę, tym bardziej w takich momentach, o których mówię, gdzie jest 80%. I druga rzecz to jest stop out, w którym to, jeżeli poziom przykładowo znowu osiągnie 50%, to broker może zamknąć twoją pozycję. Zazwyczaj jest to pozycja, która przynosi największą stratę. Wtedy, w momencie, kiedy broker to zrobi, to znowu ten poziom zabezpieczenia delikatnie urośnie, bo tak jak widziałeś przed chwilą, jak ja się pozbyłem tej jednej transakcji na 0,3, to zostało to po prostu, jakby ten poziom zabezpieczenia się oczywiście zwiększył. Więc później jest kolejna rzecz, znowu jeżeli spadnie do 50%, to znowu zostaje transakcja jakaś zamknięta. Dalej mamy na dole pozycje oczekujące, transakcje zlecenia oczekujące, które jeszcze nie generują żadnej straty, żadnego zysku. One czekają po prostu do momentu, aż zostanie osiągnięty jakiś poziom cenowy.
ten wskazany tutaj, bo tutaj mamy cenę, która jest obecnie, a tutaj mamy cenę, po której ma nastąpić otwarcie pozycji. Zresztą mogę pokazać Tobie na wykresie również, jak to wygląda i które to są poziomy zlecenia oczekujące. Tutaj widzimy buy limit, tutaj również widzimy buy limit, jest to zresztą tutaj opisane po lewej stronie, natomiast do opisu stricte tego wykresu, co się na nim znajduje i do zleceń przejdziemy sobie w kolejnym następnym nagraniu. Ja natomiast przejdę do kolejnych zakładek, kolejnych kategorii w terminalu. Mamy więc dalej aktywa, gdzie mamy podział tego, jak to wygląda, jak nasze środki, transakcje, które mamy otwarte, wyglądają w poszczególnych rzeczach, czyli mamy wolumen, mamy pary walutowe, jak to się po prostu na takim wykresie kształtuje. Jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem wspomnieć, jeżeli chodzi o handel, to jest to też miejsce, w którym możemy sobie otwierać czy zamykać transakcje, bo w momencie, kiedy ja mam włączoną opcję one click, czyli trading jednym kliknięciem i zamknę sobie tutaj pozycję, czyli kliknę sobie na ten krzyżyk, to automatycznie zostaje zamknięte. Mogę również tutaj otwierać transakcję, czyli klikając prawym i nowe zlecenie. Więc jest to jeden ze sposobów i otworzy nam się zakładka dedykowana typowo już do otwarcia transakcji, czy to będzie egzekucja rynkowa, czy to będą jakieś zlecenia oczekujące. Dalej mamy tutaj dodatkowe rzeczy takie, że możemy sobie ustawić, czy wynik jest pokazywany w walucie depozytowej, kwotowanej, czy w punktach pipsowych, czy są pokazywane prowizje, czy są pokazywane podatki, jakieś komentarze do tych transakcji. Także jest tutaj parę takich dodatkowych opcji. To akurat pominąłem. I mamy dalej historię rachunku, czyli wszystkie transakcje, które zostały zamknięte, które już są rozliczone, czy to na minus, czy to na plus. I mamy tutaj jakiś rezultat na samym końcu, mamy wpłaty, wypłaty. Oczywiście jest to również zliczane z jakiegoś okresu. Tutaj nawet nie wiem, jaki jest, jakiś domyślny, ale możemy sobie kliknąć całą historię, ostatnie 3 miesiące, ostatni miesiąc, czy też kliknąć inny okres i wybrać konkretnie dni, czy też tygodnie, no generalnie z jakiego okresu chcemy zliczyć ten wynik. Więc to możemy sobie wskazać, ja sobie dam całą historię, jak to wyglądało. Widzimy, że jest rachunek demo, depozyt $1000 i to są pełne informacje na temat tego rachunku. Możemy je oczywiście eksportować, wygenerować z tego statement, czyli zapisać raport i zapisać szczegółowy raport. Teraz nie będę tego omawiać szczegółowo, znajdziesz to w innym nagraniu, bo będziemy cały statement krok po kroku omawiać. Zresztą zamieszczam je w prawym górnym rogu. Tutaj mamy powtórzenie z wcześniejszej zakładki. Zakładka wiadomości to są akurat wiadomości wysyłane przez MQL dotyczące rynku, informacje, jakieś tam analizy, wiadomości ekonomiczne. Mamy coś takiego jak alarmy, bardzo fajna sprawa. Nie tylko tutaj możemy to ustawiać, więc później pokażę też na innym nagraniu, w którym miejscu. Dodatkowo, natomiast tutaj w momencie, kiedy sobie klikniemy utwórz, to możemy dać sobie jakiś instrument finansowy, co do którego chcemy otrzymać alarm, chcemy otrzymać informację dźwiękową, że coś się wydarzyło, czyli że jakiś poziom cenowy na przykład został przekroczony, jesteśmy powyżej tego poziomu cenowego, zrównaliśmy się z tym poziomem cenowym, czy też jesteśmy poniżej, jesteśmy w stanie sobie to wszystko tutaj ustalić, wpisać wartość, wpisać przekroczenie czasu, jak często ma się powtarzać ten sygnał alarmowy, możemy to przetestować lub też zatwierdzić. Ciekawa rzecz, w momencie, kiedy czekamy na dobicie do jakiegoś poziomu cenowego, przekroczenie czy inne tego typu rzeczy. Skrzynka pocztowa to kolejna informacja od MQL-a, ale to jest stricte takie związane z Twoim kontem, nie są to już informacje, nie wiem, rynkowe. I kolejne zakładki też stricte dotyczą MQL-a, dopiero gdzieś tam przy bibliotece, tak naprawdę, nie, przepraszam, przy strategiach mamy jakieś takie rzeczy, z których możemy później korzystać, które mogą być dla nas przydatne, na przykład przy problemach z samą platformą, czy przy problemach z przykładowo Expert Advisorem, czy jakimś automatyzującym systemem, ponieważ jeżeli będzie się coś działo, coś nie będzie działać dobrze tak jak powinno, no to tutaj właśnie w zakładce strategie i w zakładce dziennik będą się pojawiać określone informacje na temat platformy i na temat tych narzędzi tak naprawdę. Jak klikniemy sobie prawym i klikniemy sobie dalej widok, to mamy otwarte takie okienko, w którym możemy zauważyć, jeżeli będą oczywiście jakieś błędy.
Możemy to nawet sobie wyfiltrować. Tu jest oczywiście podacie, następnie klikamy zlecenie i mamy cały pełen raport, co się działo, no właściwie sekunda po sekundzie, a w momencie, kiedy klikniemy sobie prawym i damy sobie otwórz, to przekieruje nas do folderu również z tego typu raportem, ale w formie pliku tekstowego. Więc reasumując, jeżeli masz problem z jakimś systemem, z jakimś narzędziem, coś nie działa tak jak powinno, tak jak tłumaczyłem na poprzednich nagraniach, ta w prawym górnym rogu buźka MT4 nie jest uśmiechnięta, tylko raczej smutna, tak w cudzysłowie kolokwialnie mówiąc, co oznacza, że coś nie działa, to tutaj możesz znaleźć informację, co dokładnie nie działa. I nawet jeżeli ty nie będziesz sobie w stanie z tym poradzić, no to osoba, która dostarczyła tobie to rozwiązanie i jest w stanie tobie pomóc, to powinna zajrzeć po prostu w dzienniki, powinna zajrzeć w strategię, dzięki temu łatwiej dojdzie do tego, co jest nie tak tak naprawdę. I powiedziałem o tym, że w kolejnym nagraniu pokażę tobie, jak wygenerować statement i opiszę go w całości, więc jak klikniesz sobie zaraz obok, to przejdziesz do tego nagrania, zobaczysz, jakie są wartości w statementie, jak je rozczytywać. Także zapraszam.